Dzień dobry. Nazywam się Bartosz Piec i powiem dzisiaj trochę o Firefox OS-ie, który coś też ma wspólnego z poprzednio przed chwilą prezentowanym systemem. Ale na początku, co to w ogóle jest Mozilla, jeśli jeszcze ktoś nie wie tutaj. Przede wszystkim Mozilla jest fundacją, która działa non-profit. Jej głównym celem to jest dbanie o otwartość i dostępność internetu i całe swoje zarobione pieniądze przeznaczone właśnie na to. Mozilla istnieje od 1998 roku. Najbardziej znana jest z tego, że jest twórcą Firefoxa i swego czasu zrobiła bardzo dużo dla rynku przeglądarek w Polsce. Myślę, że można powiedzieć, że dzięki Mozilli w ogóle ten rynek wygląda dzisiaj tak, jak wygląda, czyli jest dość równo podzielony między różne przeglądarki. Mozilla również bardzo dba o prywatność użytkowników, co dzisiaj jest szczególnie ważne w czasach NSA i innych. I to, co ją wyróżnia spośród innych, to jest globalna społeczność, która jest bardzo duża i która bardzo prężnie działa i rozwija produkty Mozilli. Dzięki temu też te produkty są tak fajne. I właśnie jeśli chodzi o prywatność, to na pewno dzisiaj jest bardzo ważne, w związku z tym, co się słyszy dookoła, w związku z czym ważne jest, żeby taki system powstał, który będzie dbał o to, aby prywatność użytkowników była zachowana w każdym momencie. Teraz jeszcze chwilę o tym, jak w tej chwili wygląda rynek systemów operacyjnych, mobilnych na świecie i w Polsce. Przede wszystkim w Polsce mamy bardzo duży udział przeglądarki Firefox w rynku. W tej chwili jest to 39%, w związku z czym jest to naprawdę bardzo, bardzo duży udział, dużo większy niż średnia światowa. A to pozwala sądzić, że Firefox OS może w Polsce odnieść sukces. Natomiast światowy rynek systemów operacyjnych mobilnych wygląda mniej więcej w ten sposób. Wydaje się chyba dość oczywiste, że tym na górze jest dużo łatwiej strzelić gola. W takim razie kto jest na górze? To jest ta wielka trójka producentów systemów operacyjnych. To jest Google, to jest Microsoft, to jest Apple. I oni dyktują całemu rynkowi warunki. Te szanse na rynku są zdecydowanie nierówne i wszyscy możemy się dostosować do tego, co oni mówią i co oni robią. Na dole z kolei są deweloperzy. Deweloperzy, którzy muszą płacić duże opłaty za to, że w ogóle mogą sprzedawać aplikacje, a tak naprawdę to deweloperzy są głównym motorem rozwoju rynku danego systemu operacyjnego. Poza tym, jeżeli ktoś chce zrobić jakąś aplikację czy grę na różne systemy, to musi ją robić tyle razy, ile jest systemów, co też zajmuje dużo czasu i też dużo kosztuje, chociaż są jakieś oczywiście sposoby, żeby to trochę uprościć. Na dole są również operatorzy i producenci, którym też nie podoba się to, że jest taki monopol tych trzech wielkich graczy, bo z nimi muszą wszystko uzgadniać i od nich w pełni zależą, mimo że tak naprawdę to oni przynoszą im pieniądze. No i w końcu to są zwykli użytkownicy, którzy tak naprawdę wybierając telefon mają niewielki wybór. W zasadzie kolejny kupowany telefon nie różni się prawie niczym od poprzedniego. I też wyobraźcie sobie taką sytuację, że jeżeli chcę sobie, mam jakiś telefon, kupuję jakąś aplikację, po czym zmieniam telefon z innym systemem operacyjnym i muszę kupić tą aplikację jeszcze raz. Bo nie ma jakiegoś standardu, który by pozwalał na wymianę takich informacji. I właśnie dlatego powstał Firefox OS. W związku z czym, co to jest? Ktoś kiedyś w Mozilli zadał sobie pytanie, czy dałoby się stworzyć system operacyjny, bazując tylko i wyłącznie na HTML-u i JavaScriptie. Ktoś to podchwycił, powiedział, no to w takim razie zastanówmy się, czego nam brakuje. Tak powstała lista rzeczy, których nie da się zrobić jeszcze w sieci i zapadła decyzja, że Mozilla zacznie powoli tą listę implementować. W ten sposób powstał system, który się nazywał Boot2Gecko, który był oparty na otwartych technologiach sieciowych wyłącznie
i później stał się Firefox OS-em. To jest, cały Firefox OS jest zbudowany wyłącznie w HTML-u, CSS-ach, JavaScriptie i jakieś API do dostępu do różnych standardów. I ten system, w odróżnieniu od tego, co przed chwilą mówił kolega, w odróżnieniu od tamtego systemu, już działa, już pierwsze telefony zostały wypuszczone. 15 lipca zeszłego roku była premiera w Polsce jako drugim kraju na świecie. W tej chwili Firefox OS wyszedł już na 15 rynkach u 4 operatorów i dostępne są urządzenia takich firm jak Alcatel, ZTE, LG, Huawei czy taki hiszpański startup Gixphone. Na pewno będą jeszcze telefony Sony chyba w tym roku, a w planach są tablety już w bardzo niedalekiej przyszłości, a także Panasonic zapowiedział Smart TV, która będzie też na Firefox OS-ie. I moim zdaniem to jest bardzo dobry wybór na taki zastosowanie. Wczoraj widzieliśmy mniej więcej taki slajd. Mam nadzieję, że autor mi wybaczy błędy. Czy native, czy cross-platform? W Firefox OS-ie nie ma takiego pytania, ponieważ tu native to jest HTML, a HTML jest cross-platform, w związku z czym tutaj to native jest cross-platform. Jeżeli ktoś mówi, że aplikacje natywne są szybsze niż HTML, no to tu nie ma tego problemu. Tu natywnym jest HTML. Na początku grupą docelową tych telefonów to są ludzie, którzy do tej pory raczej nie mieli jeszcze smartfonów, w związku z czym będzie to ich pierwsze doświadczenie z takimi telefonami dotykowymi. Czyli są to ludzie, którzy albo używali telefonów takich prostych, albo w ogóle jeszcze nie używali telefonów. W związku z czym jest to trochę nowy rynek również dla deweloperów. Oprócz tego są to ludzie, którzy szukają dobrej jakości, dobrego stosunku jakości do ceny, ponieważ te telefony są raczej tanie, natomiast są to pełnoprawne smartfony, na których wszystko można zrobić. A także ludzie, którzy lubią Firefoxa, również mogą się takimi telefonami zainteresować. Parę takich najważniejszych zalet tego systemu. Najważniejszą cechą jest dynamiczne wyszukiwanie. Jest to funkcja, która pozwala na wpisanie dowolnego wyrażenia w telefonie, a telefon zaprezentuje nam listę aplikacji, które odpowiadają temu wyrażeniu. Co więcej, aplikacje po otwarciu od razu już otwierają się z wyszukanym tym wyrażeniem. Te aplikacje można po prostu uruchomić, nie trzeba ich instalować, ale oczywiście można. I żeby zobaczyć, jak to działa, puszczę taki króciutki filmik. Hi, my name is Jonathan, and I'm here to show you an amazing new way for you to interact with your phone. Here to help me is my lovely assistant, my twin brother, Max. Think of your smartphone. Every time you open it, you get exactly the same apps. You want to go to the movies? Same apps. You want to grab something to eat? Same apps. It's static. It's always the same. Imagine your phone could be dynamic, constantly adapting to your life, changing to whatever is on your mind. Let's say I want to watch a movie, say Skyfall. Look at that. Now my phone is all about James Bond. The background is James Bond. All the apps are about James Bond. Even when you tap an app, it opens with James Bond. I can get tickets from Fandango even though I've never installed it. Everything James Bond. This is the dynamic phone. It gets what you want and instantly adapts. Max, what about your phone? Still the same. Until the movie begins, I feel like listening to some music. I'm thinking Adele. Voila! It's like a brand new phone. Hey, Metro Lyrics, I want this on my phone. Just tap and hold. Boom, got it. What about you, Max? Still the same. I'm getting hungry. How about some sushi? Nice to meet you, sushi phone. The apps I get show me sushi places nearby. Max, still the same? Yep. How's the sushi? Best I've ever had. What you really need is a dynamic phone. A
phone that gets you and instantly adapts. To get your dynamic phone, simply go to firefox.com and get it. Or you can stay the same. We won't judge. Tak wygląda dynamiczne wyszukiwanie. Oprócz tego to jest przede wszystkim pełnoprawny smartfon. Tam są wszystkie aplikacje, których typowy przeciętnik powinien oczekiwać. Tam oprócz oczywiście aplikacji takich, które powinny być w telefonie służących do dzwonienia czy wysyłania SMS-ów. Są oczywiście rzeczy typu galeria, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, korzystanie z Facebooka, Twittera, kalendarz, mapy itd. Czyli w bardzo dobrej cenie dostajemy tak naprawdę bardzo dobry telefon z dotykowym ekranem. Oprócz tego jest on stworzony przez Firefoxa, w związku z czym należy liczyć, że będzie to naprawdę dobra jakość, a przy tym będzie dbał o prywatność użytkownika. Tu jest kilka zrzutów ekranowych z różnych aplikacji wybranych. Oczywiście ja posiadam kilka telefonów przy sobie, w związku z czym czy dzisiaj, czy jutro zapraszam, mogę pokazać. Kilka słów o architekturze tego systemu. Na samym dole jest Linux, który w Firefox OS nazywa się Gong. Jest to mniej więcej ta sama warstwa dostępu do sprzętu, która jest w Androidzie z dostępem przez ADB. Ona służy w zasadzie wyłącznie do dostępu do sprzętu, natomiast nad nią znajduje się silnik Gecko, ten sam, który jest używany w Firefoxie desktopowym. I on służy do tego, aby wyświetlić cały content HTML-owy. Nad Gecko znajduje się już to, co jest w HTML-u i w zasadzie tylko w technologiach sieciowych. Przepraszam. Jest to Web API, Web Activities, z których aplikacje korzystają. Gaia, czyli podsystem interfejsu w Firefox OS-ie i aplikacje HTML-owe, które są już pisane przez użytkowników. W skrócie można powiedzieć, że jest to baza Androida bez Javy z technologiami Firefoxa i brandingiem Firefoxa. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć na temat architektury Firefox OS-a i programowania na Firefox OS-a, to zapraszam jutro na warsztaty o 13:15. Stworzyłem też przykładową aplikację, a także mam kilka telefonów do pokazania. Jeśli chodzi o same aplikacje, tak naprawdę tutaj aplikacją jest, może być każda strona internetowa, w związku z czym w zasadzie aplikacji jest dużo więcej niż we wszystkich innych systemach razem wziętych. Niemniej jednak, ponieważ wszystkie inne systemy przyzwyczaiły ludzi do tego, że jest jakiś market, który można wybierać. Tutaj jest również Firefox Marketplace. Jest to taki system, w którym normalnie można zgłaszać aplikacje, one są oceniane, przyznawane są jakieś gwiazdki, recenzje, też są wcześniej weryfikowane. Swoją drogą Firefox Marketplace sam też jest open source'owy, w związku z czym każdy może otworzyć jego klon. Oprócz tego, tak jak widzieliśmy, dynamiczne wyszukiwanie, można wyszukać aplikację po prostu wpisując dane słowo, albo raz uruchomić i zapomnieć, albo jeżeli nam się spodoba, zainstalować, czyli tak naprawdę dodać do ekranu. W Polsce, tak jak mówiłem, premiera była w lipcu zeszłego roku. Dostępny jest w tej chwili jeden telefon, to jest Alcatel One Touch Fire. On jest dostępny w T-Mobile, T-Mobile go sprzedaje w Polsce. Jeśli chodzi o inne kraje, pojawiły się niedawno, jest ZTE Open, który był w Hiszpanii, natomiast ostatnio pojawiły się również inne urządzenia. Przy okazji Mobile World Congress miały premierę. Natomiast przyszłość rysuje się bardzo ciekawie, ponieważ po pierwsze Mozilla zapowiedziała telefon za $25. To ma być telefon, który jest pełnoprawny. Można na nim bez problemu uruchomić Firefox OS-a, który będzie działał płynnie i będzie sprzedawany w cenie $25. Oprócz tego Mozilla zapowiedziała też referencyjny telefon, a także inni producenci zapowiadają swoje urządzenia. Już są produkowane tablety i tak jak mówiłem, Panasonic planuje Firefox OS-a na telewizorach, na Smart TV. I to wszystko, co dzisiaj przygotowałem.
Zapraszam na naszą stronę albo również na listę dyskusyjną. Dziękuję bardzo.